Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnej odsłonie tegorocznej edycji festiwalu Fonie Lublina. Tym razem będziemy nadawać dla Państwa ze szczególnego miejsca, Archikatedry Lubelskiej, świątyni, która już od drugiej połowy XIX wieku stanowiła jedno z kluczowych miejsc dla rozwoju kultury muzycznej Lublina. Dlatego już teraz pragnę szczególnie podziękować księdzu proboszczowi Adamowi Lewandowskiemu za udostępnienie wnętrza kościoła i umożliwienie realizacji tej części projektu. Szanowni Państwo, partnerami cyklu Fonie Lublina są Fundacja PZU, STOART, Związek Artystów Wykonawców oraz Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują TVP Kultura, TVP3 Oddział Lublin, Kurier Lubelski, Gość Niedzielny, Dziennik Wschodni oraz Radio Lublin. Realizacja festiwalu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Szanowni Państwo, dominantę dzisiejszego koncertu stanowić będzie twórczość jednego z najwybitniejszych organistów drugiej połowy XIX wieku. Józef Gabriel Rheinberger urodził się w roku 1839. Niemniej jednak w wieku 12 lat opuścił rodzinne Vaduz, udając się do Monachium, jednego z kluczowych ośrodków kulturalnych ówczesnej Europy. Pobyt w tym mieście otworzył przed nim szereg niemalże nieograniczonych możliwości rozwoju. Mieście przychylnym również wielu artystom związanym z Lublinem. Należała do nich m.in. wybitna lubelska śpiewaczka Antonina Mikłaszewicz-Kampi, przyjaciółka Wolfganga Amadeusza Mozarta, która właśnie tam spędziła ostatnie lata życia, ale także wielokrotnie koncertujący w tym mieście bracia Henryk i Józef Wieniawscy. Rok 1869, kiedy funkcję organisty w tutejszej katedrze sprawował Michał Brankiewicz, był dla Rheinbergera szczególnie trudny. Od tej pory przyszło mu bowiem łączyć stanowisko organisty kościoła dworskiego pod wezwaniem świętego Michała z funkcją profesora kompozycji w tamtejszym konserwatorium muzycznym. Wówczas to napisał sonatę organową c-moll op. 27. Monumentalną kompozycję utrzymaną jednak w klasycznym stylu, składającą się z trzech części. Rozpoczyna ją preludium. Następnie wysłuchamy andante pełniącego funkcję łącznika, prowadzącego do finału, któremu nadał Rheinberger strukturę fugi. Pomimo przeszło 100 lat od śmierci Jana Sebastiana Bacha, wciąż odnajdujemy w tym utworze odniesienia do jego dorobku kompozytorskiego. Adresatem tego dzieła jest Johann Georg Herzog, niemiecki kompozytor, organista i znawca twórczości lipskiego kantora. Zapraszam Państwa do wysłuchania sonaty organowej Rheinbergera, którą wykona dla nas Stanisław Maryjewski.
Szanowni Państwo, świątynia, w której znajdujemy się, znana jest również jako sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej. Tytuł dzisiejszego koncertu Pomiędzy Sakrum a Profanum stawia przed nami dwie, być może na pozór różnorodne, rzeczywistości. Jednak w trakcie prezentacji poszczególnych utworów postaramy się dla nich odnaleźć wspólny mianownik. Kolejną częścią dzisiejszego koncertu będzie prezentacja twórczości jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX wieku, wybitnego organisty Stanisława Moryto. Doskonalił on swoje umiejętności pod kierunkiem Nestora polskiej organistyki tego okresu, a mianowicie Feliksa Rączkowskiego. Wysłuchamy czterech antyfon, kompozycji odwołujących się do muzycznych korzeni Kościoła katolickiego, a mianowicie do chorału gregoriańskiego. Będą to współczesne opracowania tychże melodii, tych tekstów, a mianowicie Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum, Salve Regina i Regina Celi. Wykonają je dla Państwa Dorota Szostak-Gąska, mezzosopran i Stanisław Maryjewski, organy.
Szanowni Państwo, nie sposób mówić o twórczości Józefa Gabriela Reinbergera z pominięciem literatury kameralnej. Był on twórcą między innymi triów fortepianowych, ale także przede wszystkim pieśni, które tworzył niemal na wszystkich etapach swojej działalności, co pozwala przeanalizować jego przemiany w zakresie stylistyki, ale także języka muzycznego. Wysłuchamy 6 utworów reprezentujących różnorodną stylistykę, odwołujących się do gatunków kompozytorowi współczesnych, takich jak między innymi muzyka programowa, ale sięgających, podobnie jak zaprezentowana już sonata, do czasów baroku. A będą to kolejno Theme Verangerungen, Abendlied, Żig, Elegia, Pastorale i Uwertura. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej części tegoż dzisiejszego koncertu, a wystąpią przed Państwem Magdalena Maciąg, skrzypce. Na organach towarzyszył jej będzie Stanisław Maryjewski.
Szanowni Państwo, w ostatniej już odsłonie dzisiejszego koncertu powrócimy do twórców muzyki polskiej. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli okresu przedklasycznego był Marcin Józef Żebrowski. O jego kunszcie świadczy fakt, że w latach 1748-1785 był on nauczycielem muzyki w kapeli jasnogórskiej. Regularnie gościł również w salonach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, koncertując wraz z najwybitniejszymi artystami polskimi i zagranicznymi, jacy przybywali, aby uświetnić uroczystości na jego dworze. Szanowni Państwo, w twórczości tego kompozytora, w twórczości religijnej również, odnajdujemy liczne odniesienia do polskiej stylistyki. Pojawiają się one poprzez zastosowanie warstwy rytmicznej charakteryzującej polskie tańce ludowe. Podczas dzisiejszego koncertu wysłuchamy fragmentu Magnificat. Magnificat, czyli tekstu odwołującego się do Pisma Świętego, który stanowił inspirację dla wielu kompozytorów, takich jak Jan Sebastian Bach czy Klaudiusz Monteverdi. A będzie to fragment opatrzony tytułem Suscepit Israel Puerum Suum. Objął Izraela swego sługę, wspomniawszy na swe zmiłowanie. Przed Państwem ponownie Dorota Szostak-Gąska i Stanisław Maryjewski.
Szanowni Państwo, na zakończenie pragnę serdecznie podziękować za to dzisiejsze muzyczne spotkanie, możliwe do realizacji dzięki Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. Dziękuję w sposób szczególny księdzu proboszczowi Adamowi Lewandowskiemu za umożliwienie realizacji tegoż koncertu w świątyni archikatedralnej. Przypomnę, że partnerami dzisiejszego koncertu, jak również całego festiwalu są Stowarzyszenie Autorów ZAIX, STOART, Związek Artystów Wykonawców, Fundacja PZU oraz Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują TVP Kultura, TVP3 Oddział Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni oraz Gość Niedzielny. Festiwal możliwy jest do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Ze względu na sytuację pandemiczną dzisiejsze spotkanie odbywa się również w formie online, w formie takiego właśnie przekazu, ale tym bardziej raduje nas możliwość kolejnego spotkania z Państwem. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować artystom, jacy wystąpili dla Państwa w dniu dzisiejszym. Przypomnę, że byli to Dorota Szostak-Gąska, mezzosopran, Magdalena Maciąg, skrzypce oraz Stanisław Maryjewski, towarzyszący im na organach. Z tego miejsca również zachęcam Państwa do śledzenia informacji o dalszych koncertach, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.fonielublina.pl. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Dobranoc Państwu.